mam rzeczy na zajęcia kulinarne. Co z tego? Może się wam przydarza, fajnego z tego zrobić. Bardzo miło was spotkać. Piotka, dziotka, znaczy żółwik epidemiczny. Żółwik. Ciężko teraz, nie? Ostatnio jak jestem lockdown. Dzisiaj jeszcze pierwszy dzień wiosny, nie? Czy wytrzymajcie i jak najszybciej przeskakujcie na drugą stronę. Czekamy tam na was i będziemy robić mnóstwo. Mam nadzieję, może razem coś kiedyś, że tak powiem, będziemy działać i zrobimy parę fajnych rzeczy. A póki co to mnóstwo siły. Trzymajcie się i pamiętajcie, że jesteście nam polecy potrzebni po tej stronie. Tak, jak już to się stanie. Zdrowia wam życzę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, dużo siły. I teraz będziemy robili akcję drabina. To będzie dopiero. To będzie akcja drabina. A my jeszcze macie produkty. A teraz tak gotowca macie. Dziękuję! A my mamy strażaka ochotnika u nas w wysoko strukturze. Czujesz się z nami bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie. Za ciasno, to wniecie się do kosza. I tu sobie przesuwasz. Tylko na to nie naciskajcie, resztę sobie poradzicie. Mieścimy w ogóle z kolegą? Tak? Mieścicie się. No i najważniejsza rzecz. To tak, jest regulacja. Jak będzie za ciasno przekręcić? Za ciasno? To odkręcić. To nie ma. Nie popięcie. Dobra, czyli trzy dychy w powietrzu. To takie... Dobra, 20. Jak macie taki za 200, to na za 200. Jedziemy. Na 30 metrów do góry. Dobra. 30? Czas. Przyjechaliśmy dzisiaj z Ulą, żeby wziąć udział we wspaniałej akcji zorganizowanej przez naszą grupę józefowsko-wawerską Polski 2050. W pewnym sensie zwieńczenie akcji Gramy w kolory, która w całym kraju polegała na tym, że zbieraliśmy przedmioty, gry, materiały plastyczne, ale też na przykład kulinarne do zajęć kulinarnych, do terapii zajęciowej w ośrodkach psychiatrycznych, w których leczą się dzieci i młodzież. Tutaj dzisiaj byliśmy w towarzystwie strażaków ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Zrobiliśmy, przekraczając ten symboliczny mur, zrzut tych wszystkich rzeczy, które dzieciakom, które tutaj się leczą, mamy nadzieję, przydadzą się i dadzą im dużo radości. To dla nas wszystkich jest bardzo trudny czas, bo jest pandemia i wszyscy jesteśmy oddzieleni jedni od drugich, więc ten symboliczny sposób chcieliśmy pokazać, że mimo, że jesteśmy oddzieleni, to mimo wszystko możemy nadal starać się pomóc sobie nawzajem. Tak, takie akcje przybliżają każdego z nas trochę do przodu, jeżeli chodzi o zmianę nas samych na lepszy. To może to jest niewiele z punktu widzenia potrzeb, ale to jest coś wielkiego dla tych dzieciaków i też dla nas samych, bo musimy sobie pomagać i w tym trudnym czasie siebie wspierać. To jest właśnie najfajniejsze w Polsce 2050, że robimy rzeczy, od których nie tylko komuś jest lepiej, ale i sami przez to tak, poszerzamy się, stajemy się lepsi.